I na końcu tej retrogradacji następuje nasilenie właśnie jej wpływu. A więc to jest niezwykle ważne, ponieważ posłuchajcie dzisiejszego programu, bo no do poniedziałku powinniśmy naprawdę uważać, nie tylko z podróżami, z przemieszczaniem się, z podpisywaniem dokumentów, jakichś umów, z rozpoczynaniem nowych rzeczy. Całe szczęście, że teraz no, przed nami weekend, tak? Więc tutaj nasze działania zawodowe też i są ograniczone. No ale jednak możemy podjąć jakieś decyzje, które nie do końca są przemyślane, bądź nie są one racjonalne, nie są one dobre i jakże one mogą rzutować na naszą przyszłość. No jednak jak Merkury retrograduje, nie podejmuje się decyzji ważnych, nie wdraża się nowości do swojego życia, nie dokonuje się zmian. Trzeba bardzo uważać na przemieszczanie się, na podróżowanie, ponieważ spotykają nas wtedy nieszczęście. I tak jak ja, słuchajcie, przed samym rozpoczęciem retrogradacji ja pisałem u siebie na Facebooku i mówiłem zresztą tutaj w programie Noc Magii, że trzeba uważać na podróże, które odbywają się drogą powietrzną. Dlaczego powietrzną? Bo Merkury występuje obecnie w Wadze, a Waga jest znakiem powietrznym w astrologii. Dlatego też właśnie te nieszczęścia mogą dotyczyć powietrza. Zobaczcie, powietrza. No i dziwnym trafem, jak kończy się retrogradacja Merkury, jest toksyczna chmura nad Polską. Co prawda naukowcy nas bardzo uspokajają, że ona nie jest taka groźna. No, jest to chmura składająca się z bardzo niebezpiecznego dwutlenku siarki. No ale jednak ja bym tutaj bardzo uważał. Ja nie mogę się zgodzić, nie chcę być też mądrzejszy od naukowców, ale no nie sądzę, żeby ona była taka bardzo zdrowa, czy to taka neutralna, czy to łagodna, jeżeli chodzi o wpływ na nasze organizmy. Więc ja będę, słuchajcie, tłumaczył w dzisiejszym programie, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach, ale nie tylko, słuchajcie. Bardzo ważne zjawisko astrologiczne zaszło na naszym niebie. Otóż 11 października Saturn wrócił do pozycji prostej. On zakończył swoją retrogradację, która trwała od 27 maja właśnie do 11 października. Saturn występuje w wodniku aż do 2023 roku, czyli teraz poprzez właśnie tę retrogradację był osłabiony wpływ tej bardzo złoczynnej planety, ponieważ Saturn, słuchajcie, no, wyrządza największe szkody w astrologii, oprócz oczywiście Marsa, czy to Plutona, to są tak zwane malefiki, czyli te planety złoczynne. No i w jaki sposób on będzie rzutował i co się już sprawdziło z moich słów? Jak on już rzutuje, no to posłuchajcie dzisiejszego programu. Będzie on na pewno ciekawy. 708-870-001 to jest to połączenie pomocowe. Zapraszam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Są już pierwsze SMS-y, za które, o Matko Boska, za które bardzo serdecznie dziękuję. Można oczywiście pisać. Można pisać SMS-y zwykłe, tradycyjne. Noc, pytanie pod 7464. Można pisać też SMS-y pomocowe. Noc, pytanie pod 92544. To są te SMS-y, które no, mają pierwszeństwo tutaj na antenie, więc jeżeli ty wyślesz SMS-a pomocowego, no to dostaniesz się tutaj do studia jako pierwszy. Czyli będziesz miał pierwszeństwo przed tymi widzami, którzy wysyłają SMS-y zwykłe. No i ostatnia usługa w naszym programie, ona dotyczy Polonii, która ogląda też programy Noc Magii. Zapraszam Was bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Można wejść na naszą stronę, stronę programu, czyli nocmagii.pl i tam można oczywiście odpłatnie zamieścić treść swoich pytań, czy to problemów. No i oczywiście ta treść zostanie mi doręczona. No dobrze, zapraszam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Program będzie bardzo ciekawy.
sprawy, bo tak jak mówię, będziemy mówić o Saturnie w znaku wodnika, który przyjął pozycję prostą i ten wzrost zakażeń COVID-19, który ma miejsce, słuchajcie, akurat od 11 października, to nie jest przypadek. Tak jak pisałem u siebie na Facebooku w tamtym tygodniu, można przeczytać mój artykuł, zapraszam serdecznie, Wróżbita Maciej Skrzątek, to właśnie pisałem, że nie tylko możemy spodziewać się wzrostu zakażeń na dniach od 11 października, czyli jak Saturn przyjmie tę pozycję prostą, ale będą powody ku temu, żeby ograniczyć znów naszą wolność, czyli żeby obostrzenia wróciły, żeby wrócił rygor, żeby wróciła surowość, żeby wrócił reżim. O tym mówi właśnie Saturn, przyjmując pozycję prostą, czyli wtedy jest wyeksponowanie właśnie tej surowości, o której informuje Saturn. Gdy on retrogradował od 27 maja do 11 października, dawał nam luzy, czyli wtedy było osłabienie tej surowości. Jest to logiczne i chyba zrozumiałe dla wszystkich. Dlatego też, słuchajcie, warto posłuchać dzisiejszego programu, ponieważ on będzie miał pozycję prostą zachowaną aż do stycznia przyszłego roku. Czyli do stycznia możemy spodziewać się różnych ograniczeń naszej swobody, naszej tej wolności obywatelskiej. Będziemy mieć powody do buntowania się, do tego, żeby manifestować, żeby strajkować, żeby protestować. Ale ja się nie rozgaduję, czekam na wasze telefony, czekam oczywiście na SMS-y. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do kontaktu. Pierwszy SMS. Połączenie, tak? Mówisz, Adam? Tak, połączenie. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. Ja chciałem się zapytać o swoją przyszłość po prostu, nie? Poproszę pana imię. Krzysztof. Pan Krzysztof. Kiedy pan się urodził? 20 lutego 2002. O co pan chce spytać, panie Krzyszku? Bo wie pan, o pana przyszłości to można mówić do końca programu. Aha. Ciekawie się zapowiada. No nieciekawie, bo wie pan, ja jasnowidzem nie jestem. I tak jak mówię, do końca programu można by było mówić o pana całej przyszłości. Jeżeli pan ma lat, 19, no to przed panem standardowo 60 lat życia. No jednak Polacy umierają w okolicach 80 roku życia. No między 70 a 80, więc jeżeli ja miałbym tutaj mówić o pana przyszłości, jeżeli chodzi o tak odległy czas, no to pan wybaczy, panie Krzyśku, ale sobie oszczędźmy to. Wszystkiego dobrego. 708-870-001 to jest to połączenie pomocowe. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj do kontaktu. Ja przypominam, że nie musicie mi podpowiadać, nie musicie mi zadawać pytania. Natomiast przynajmniej zaznaczcie konkretny czas, czyli na przykład co mnie czeka w przeciągu 3 lat albo co mnie czeka w przeciągu 2 lat. No im krótszy jest ten czas, no to ja wam więcej szczegółów podam. No to też jest logiczne. Natomiast jeżeli wy zadacie pytanie, tak jak pan Krzysiek, co mnie czeka w mojej przyszłości, no to tutaj pan Krzysiek ma na myśli chyba całe swoje życie. Ja przypominam, słuchajcie, tak jak ja to w mojej książce o tarocie napisałem, że tarot operuje czasem 10 lat. Natomiast ja zajmuję się również numerologią. I z numerologii, czyli omawiając portret numerologiczny, można mówić o całym życiu. O całym życiu. O tym, co będzie nas czekać do końca naszego życia, naszego istnienia. Więc tutaj, panie Krzyśku, pan wybaczy, ale ja naprawdę mógłbym mówić. A program nie jest o panu, tylko o wszystkich widzach. Dobrze. Witam serdecznie, panie Macieju. Proszę, żeby pan zobaczył, co mnie czeka w najbliższym czasie. Czy spełnią się moje marzenia?
Pyta pani Katarzyna, urodzona 4 marca. No to zobaczmy, co czeka panią w najbliższym czasie. I czy spełnią się pani marzenia? No wiecie o tym, że jestem taki szczery do bólu, jestem strzelcem zodiakalnym. I z tymi marzeniami to wiecie, że różnie bywa. Ale zobaczmy, co czeka panią. Znaczy, generalnie w ogóle widać tutaj u pani problem z życiem uczuciowym, problem z życiem osobistym. Ta pierwsza karta określająca pani teraźniejszość to jest karta Króla Mieczy. Król Mieczy w tarocie oznacza oddzielenie od jakiegoś mężczyzny. Takie poczucie samotności, jeżeli chodzi o sferę taką emocjonalną, uczuciową, mimo że jest tutaj związek, jest tutaj relacja. Ja nie widzę tutaj pani jako samotnej, absolutnie nie. Czwórka była z dziesiątką monet, to są karty mówiące o stałości takiej uczuciowej, o takiej stałości emocjonalnej, o trwającym po prostu związku. Natomiast uważam, że jest problem w tym związku, czyli mimo że on będzie istniał w najbliższej przyszłości, bo tak pani pyta, to nie uważam, że pani miała zapewnione takie ciepło, poczucie stabilizacji, poczucie miłości, takie właśnie poczucie szczęścia. Poczucie szczęścia, jeśli chodzi oczywiście o życie osobiste. Tutaj, jeśli chodzi w ogóle o ten najbliższy czas, to czwórka była w dziesiątką monet oznacza różnego rodzaju działania na tle domu, na tle mieszkania, na tle nieruchomości. Dlaczego? Bo i czwórka była i dziesiątka monet to są karty odnoszące się do nieruchomości po prostu. To są karty odnoszące się do domu. Czyli tutaj ja uważam, że może pani dokonywać jakichś bardzo ważnych takich działań na tle nieruchomości. Czy to może pani sprzedać jakiś lokal, czy to może pani przeprowadzić remont, czy to może pani wynająć, załóżmy, komuś jakieś pomieszczenie. W każdym razie widać u pani takie bardzo ważne jakieś takie działania związane z lokalem, związane z nieruchomością, z jakimś takim pomieszczeniem. Generalnie, jeśli chodzi o tę sferę uczuciową, wrócę do niej, no nie jest to taki dobry czas. Dziewiątka mieczy z dziesiątką mieczy, jeszcze z kartą śmierci, to są karty wskazujące na to, że ta relacja będzie wisieć na włosku. Ona w tym najbliższym czasie niestety nie będzie tą relacją taką, która będzie przynosiła pani satysfakcję, zadowolenie, poczucie radości. Wręcz może pani myśleć o tym, żeby zakończyć tę relację. Czy ta relacja zostanie zakończona? Ja uważam, że niekoniecznie, no nie, niekoniecznie w najbliższym czasie, przynajmniej w tym najbliższym czasie. Ja jako autor książki o tarocie twierdzę, że najbliższy czas naszego życia to są 3 miesiące, czyli w przeciągu 3 miesięcy ta relacja nie zostanie zakończona. Jeśli chodzi w ogóle o kwestie finansowe, ja nie uważam, żeby to był zły czas, ten najbliższy, absolutnie nie. Dziesiątka monet jest to karta najlepsza ze wszystkich monet, czyli tutaj ta dziesiątka monet oznacza najwyższy stan posiadania, czyli śmiem twierdzić, że finansowo będzie pani nawet zadowolona, a nawet więcej niż nawet, czyli może być po prostu pani bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, tutaj proszę zwrócić uwagę na swój stan zdrowia, w szczególności proszę koniecznie kontrolować spraw kostnych. Zresztą jeżeli pani jest urodzona 4 marca, powiem pani taką ciekawostkę, to musi pani zwrócić uwagę na rzeczy twarde w organizmie, nie tylko jeżeli chodzi o ten najbliższy czas, ale generalnie jeżeli chodzi o pani życie. Jak każda czwórka z dnia, każda czwórka z dnia ma pani tendencję do zmian kostnych, czyli liczba 4 w numerologii oznacza kościec, oznacza kości, kręgosłup, biodra, kolana, wszystko to, co jest związane z kośćmi. Pani jako ryba zodiakalna ma tendencję do słabszych stóp, do problemów zdrowotnych, jeżeli chodzi o stopy. Czyli tutaj może pani mieć, się załóżmy, zwyrodnienia kostne dotyczące stóp. Nawet jeżeli one się nie objawiły do tej pory.
tak patrzę na pani rocznik. No, jest pani młoda, wcale nie musiały się jeszcze objawić, ale mogły. To proszę zwrócić na to uwagę. Generalnie uważam, że w tym najbliższym czasie kości będą pani dokuczać. Uważam, że nawet pani może mieć jakiś kłopot z poruszaniem się, z przemieszczaniem się, żeby panią jakaś tam kontuzja nie dopadła, czy to, żeby pani nie zwichnęła nogi, czy to, żeby pani się nie przewróciła. No, karta dziesiątki mieczy z kartą śmierci to absolutnie nie są karty informujące o śmierci tej fizycznej naszej, ale to są karty wskazujące na różnego rodzaju takie wypadki losowe, jeżeli chodzi o kości, generalnie kości. Czyli na przykład może pani złamać rękę w najbliższym czasie, tak? Albo może